Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym questem z serii fabularnej o nazwie Grać Calutką Noc. Zakradnij się na terytorium wieczystych, aby ukraść narkotyki. Zatem lecimy na to. Tylko zanim ja tam pojadę, to wypadałoby zatankować. Przy bramie. Już go tu widziałem. Otwórz mu bramę. Otwierać ziomeczki. Kurde, śnieg pada. Do tej pory widziałem raz tylko, żeby padał śnieg. Days Gone i wygląda to, no muszę przyznać, całkiem fajnie. Dobra, wysiadka, ziomeczku. Nie potrzebujesz paliwa? 300, wow. Nieźle. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Daj mi znać, jakby co. A czy amunicję to ja mam? Bo zaraz się okaże, że i tego brakuje. O, witaj. A Tomek. Szukasz może czegoś specjalnego? No tak. Dobry wybór. Dobra, jest ammo. I tyle starczy. Lecimy. Wiedziałem, że się tak da zrobić. Super. Tędy. Bardzo rozległy ten obóz żelaznego Majka jest. Żeby stąd wyjechać, kurde. Trzeba kluczyć i kluczyć. Ups. O, znowu niedźwiedź tutaj jest chyba z tyłu. Słyszałem go. Już go raz zabiłem. A ten wraca i wraca. Można by go tutaj farmić. Kto tu potrzebuje pomocy mojej? Jest tu ktoś? Nie widzę. A to gnój. No zginiesz za to. W łeb go. Dobrze. Nienawidzę wilków w tej grze. Po prostu to jest tragedia. Pałka wodna. O, to nie wiem, na co miałoby się przydać. Już wiem, to wcale nie jest do craftu takiego, jak ja sobie wyobrażam, tylko to jest pewnie jako itemy do reputacji, które można oddać. Tu mam full. Nie mogę bełtów zrobić, jak nie mam kuszy. O, widzisz, świetnie, że tu przyszedłem. Opłaciło się. Mołotow zawsze w cenie. Ostatnio zaczęło mi się ich mniej robić. Dobra, okazuje się, że jednak nikogo tutaj nie ma. Trudno. Czasem mam wrażenie, że te znaki zapytania. Co się stało? Te znaki zapytania mnie oszukują wręcz. Może ktoś się tu utopił? Whatever. Nie dowiemy się.
O, to otwieram na bank. Apteczka będzie. W końcu to 100 golda do przodu. Jest! Kurde, tylko jedna. Mogliby się bardziej postarać. Muszę przyznać, że jeżeli jak pada śnieg, to ta gra naprawdę dodaje jej to dużo uroku. Świetnie to wygląda. No już się chowam, tutaj są pionki. Sklej pieroga. Mistrzu. Drogi. No, stu popijał cwaniak. Dobra, dalej. Ej, jeszcze 120 metrów. Czemu ja się tu zatrzymałem? Dobra, szybko idzie. Nie będę kombinował z tym motorem. Za to sobie szmatę wezmę. O! Nie chodzi. Jeszcze jedno. Super. Co ten koleś tutaj robił sam? Dobra, widzę drugiego. Skłoterzy. Szlak by to zasadzili się na mnie. Luzik. Ich mało. Skizo, tu sędzio, jestem na granicy. Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto. Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami. Może kilku z nich powinno właśnie pełnić wartę, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać całutką noc. W takim razie do rana. Zrozumiałem, bez odbioru. Wygląda jak obóz oparzeńców. Nie wiem, nie wiem. Nie, ja jednak pojadę motorem. Co się będę bawił? Dobra. Starczy tego. O kurde, to jakiś... Co to za kozak? Coś ma na plecach.
Wow! No właśnie, już wiem, co ma na plecach. Szkoda, myślałem, że można go załatwić jednym strzałem, żeby wybuchł. Ale zdaje się, że nie. Po łebkach. O, znowu amunicja na mnie czeka. No wybornie. No, spróbuję sobie tego. Ojejku, jaki rozstrzał. Bez sensu. Na pewno nie kupię tego karabina. Kolejny koleś. Ja może snajperką go załatwię w łeb. To będzie dobra opcja. Kurde, nie dostał? Ale szajs. Leżeć, synek, i nie wstawaj. Gdzie tu teraz? Tutaj? Jejku, jaki duży obóz ich. Jeszcze na taki nie trafiłem, o proszę. Mogłem jednak tą tankerkę zostawić na tych. Pytanie, ile mi naboi jeszcze zostało? 3. Zatem na 2 strzały celne. Dobra, lecimy. Oj, oj, oj. One down. Yeah! Good job! Nieodzowna ta snajperka jest jednak. Nie zamienię jej na kuszę. Ta kusza jest fajna, ale kurde, no przy tym co tutaj się... Wow! Grabię koleżkę. Zawsze to jakaś szansa na bandaże, etc. Ciekawy jestem, co będzie w tym samolocie. A,
Oby nie było to już ograbione. Jezu, ale burdel. Ciężki temat. Jeden. No to jedziemy. Widzę. Skubany. O krap. I to bardzo mało. Nie chcę, żeby on mnie sieknął. O kurde. Grubo. No raczej. A pierdziele. Muszę znaleźć się antybiotyki. Dużo tego było. Dobra. Max. No to się uleczę może. Co ja zrobiłem najlepszego? Boże. Ej, ale super, ile tego tutaj leży, kurde. Szkoda, że nie da się tego stakować bardziej. A, trudno. Tu jeszcze jest do wzięcia. Coś leży. Aha! Już widzę. Łapka. Dobra, bierz to na pewno. Kolejna pułapka. O. Szmata. O, widzisz. Pięknie. O, a co to jest? Sarniak dachówkowaty. Pierwsze widzę. Znajdźka, okej. Okay. Czuję, że jeszcze parę rzeczy tutaj jest dla mnie. Jup. Oj, żeby przypadkiem tylko sobie nie zechciały zeskoczyć. Dobra.
sypa wszystko. Śmigam do motoru. O, może to. Dobra. Gitara. Jagody potrzebuję jeszcze. A jednak. Ale się obłowiłem tutaj przy tym samolocie. O kurde. Dobra, którędy? Tędy. Ale zaraz, zaraz. Gdzie jest to, po co ja tu przyszedłem? Gdzieś zostawiłem tą łupaczkę. Gdzie? Aj! Dobra, ostatnio byłem z nią tu. Jest. O! To mu pomoże. A potem się stąd zabierzemy. Pojedziemy na północ, tak jak mówił. Ktoś czuje, że mnie coś zaatakuje tutaj. Deacon St. John, jesteś tam? Dick, tu Ricky, odbiór. Cholera, ona nie może wiedzieć, że tu jestem. Aha. Hej, Ricky, tu Dick. Coś przerywa, nie słyszę cię. Dick, gdzie jesteś? Potrzebuję... Wybacz, Ricky. Nie mam teraz na to czasu. Dobrze, że tych snajperów ściągnąłem tutaj. Czekaj! To Deacon! Za nim! Jedźcie i sprawdźcie, czy przypadkiem nie wrócą. Już! Znalazłeś to? To, co z niego zostało, tak. Co z niego zostało? Hej, słyszałam strzały. Co jest grane? Spotkaliśmy kilku wieczystych, ale ich załatwiłem. Załatwiłeś ich, czyli co? Oh, wow. Mogłam się domyślić. Domyślić czego? Jezu, kto tu jest od bezpieczeństwa? A wiesz, zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Dajcie mi spokój. Dobra. A ty co tutaj robisz? Co ja tu robię, Dick? Eddie mnie po ciebie wysłała. Czemu? Czekaj chwilę, z buzerem wszystko okej? Nie wiem, ale musimy iść. Co się dzieje z buzerem? Wiem tylko, że Adi kazała cię znaleźć. Dlatego dowiedziałam się, że ty i Skizo wybraliście się tutaj. Teraz wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. Miejsce katastrofy, zaopatrzenie medyczne. To żadna tajemnica. Mike negocjował z Carlosem i razem ustalili, że będziemy je dzielić z wieczystymi. Ach, gówno prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. Połowa ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe. Od miesięcy użeram się z tymi jebanymi wieczystymi. Nie można wierzyć w ich słowa. Teraz gadasz jak Skizo. To on cię w to wciągnął, to on powiedział ci o miejscu katastrofy. Świetnie! Czyli myślisz, że jestem jego chłopcem na posyłki. A nie? A jak inaczej mogłeś się dowiedzieć? Od włóczęgi z obozu Copelanda. Sama mówiłaś, że to żadna tajemnica. Ta, jasne. Skizo od miesięcy chce zaostrzenia konfliktu z wieczystymi. Masz szczęście, że się nam potoczyłeś i mu w tym pomogłeś. Muszę cię o coś spytać. A muszę odpowiadać? Kiedy cię ostatnio widziałam,
nad Simą. Powiedziałeś Majkowi, żeby się pierdolił, bo nie chciał ci zapłacić za ocalałych. To nie do końca tak było. Weź nie ściemniaj, pamiętam. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z handlarzami niewolników. Okej, ale nigdy nie zabraliśmy nikogo wbrew jego woli. A co z taką? Ona robiła tak samo? Nie wiem. A pomyślałeś, że jak zgarniasz kogoś z syfu, wyczerpanego do granic możliwości, to ten ktoś już nie jest w stanie uciekać? Myślałeś o tym? Że oni mogą nie mieć wyboru? Ale i tak zabrałeś ich do Hot Springs i zgarnąłeś za to kilka kredytów. Wszyscy mają wybór, Deacon. Nas też to dużo kosztuje. Sprowadzanie kogoś, kto nie może pracować, nie może na siebie zarobić. Powinieneś się cieszyć, że Mike nie jest taki jak ty. William! William, jeśli mnie słyszysz, musisz natychmiast przestać! Eddie, co się dzieje? Buzel! Chodź, przytrzymaj go. Co do cholery robisz? Co ty wyprawiasz? Słuchaj, musimy to zrobić i musimy... Ale żeby co zrobić? Nie ucinajcie mnie! Nie możesz! Nie ma mowy, nie możecie mu tego zrobić! Posłuchaj mnie! Antybiotyki uratują mu życie, ale nic nie jest w stanie ocalić jego ręki. Posłuchaj mnie, natychmiast potrzebuję twojej pomocy, albo będziesz patrzeć na śmierć przyjaciela. Eddie, tracimy go! Podchodź! Deacon. Okej. Dobra! Chodź. Hej, stary. Słabo. Dobra, słuchaj mnie. Nie poddaję. Trzymaj mocno. Dobra. Trzymaj. Dick. Okej. Okay. Trzymaj go tutaj. Okej. O, krap. Tracimy go. Nie. Trać za dużo krwi. Musisz przestać, bo traci za dużo krwi. Daj mi gazę. Dobra. O nie. Buzer, trzymaj się, chłopie, trzymaj! Nic ci nie będzie, gdzie mam go trzymać? Nie panikuj, tylko... Staram się! Hej. Dobrze ci poszło. W szkole średniej myślałam... może powinnam zostać inżynierem. A może chirurgiem. I chyba powinnam być chirurgiem. A ty... Dobra, okej. Ocaliłeś życie kumpla. Myślę, że on tego tak nie będzie widział. Nie mogę się zgodzić. Muszę podłączyć kroplówkę. Wiesz co, nie wiem skąd to wszystko wziąłeś i nie chcę wiedzieć, ale to uratuje życie wielu ludziom, Deacon. Bardzo wielu ludziom. Muszę pomóc Eddie. Mike, tylko spokojnie, dobra? Deacon! Weź wyłaź! Słyszałem, co zrobiłeś! Nie mogłem pozwolić, żeby umarł. Mike, odpuść. Już po sprawie. Wiem o tym, do cholery. Buzer to przeżyje? Nie wiem. Wieczyści cię widzieli. Poszli twoim śladem. Jak tylko Carlos się o tym dowie, będziemy mieć zajebiste kłopoty. Carlos może się kurwa pierdoli! Nie! Narażasz życie innych dla swojego widzimisię! Mam nadzieję, że dobrze ci z tym. Dobrze zrobiłeś. Mike! Zaczekaj! No... Słabo z tą reputacją za takie zadanie. Buzer bez łapy będzie się koleżka pieklił strasznie, jak wyjdzie już z tego szpitala. Oj, będzie. A trzeba było od razu jechać szukać jakiegoś kuźwa lekarza, a nie dopiero po x tygodniach. Wytrop terenowy zespół badawczy Niro. Aha, bo to ma dwie misje.
A drugie, jeźdź do żadnego wozu Niro dla uchodźców, aby odwiedzić pomnik upamiętniający Sarę. Nie, to najpierw pojadę tym. Dziziutko. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Mieliśmy małe biuro i schronisko dla psów niedaleko Sisters. Może bramę. Otwieraj. No niestety fabuła nas nie rozpieszcza. Idzie mocno w negatywną stronę. Myślałem, że Buzer jeszcze będzie miał szansę z nami pojeździć tutaj i popracujemy w kolektywie. Ale jak się okazuje, koleżka no będzie wyczerpany i wykończony. Tak, Vicky, co jest? Chcę tylko powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu Buzera. Jemu pewnie jest jeszcze gorzej. Tak. Adi kazała przekazać, że gdyby nie nóż Listona, to Buzer cierpiałby o wiele bardziej. Tak, w sumie dzięki temu było wam łatwo go pociąć. Nieważne. O. Grunt, żeby z tego wyszedł. To też mój przyjaciel, wiesz? Hej. Tu się wyprawia. Dobra, hej, przyjadę. Dzięki, że nas wprowadziłaś. Ale muszę spadać. Do odbioru. Johna. Jesteś tam? Jestem. Co jest? O'Brien, jestem przy jednym z nadajników. Przy którym? Jak to przy którym? To Radio Nero ma GPS, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Okej. Okay. Jesteś przy Olali Falls. Okej, dobrze. Miej się na baczności. Za chwilę zjawi się tam agent polowy. Bez odbioru. O'Brien. Jasna cholera. O'Brien, zgłoś się. Są tu twoi przyjaciele. O'Brien. Mówiłem ci, tu nie są moi przyjaciele. Dobra, chodź na piechotę. Tak, wiem. Co chcesz, żebym zrobił? Użyj jednego z tych urządzeń topiących? Nie tym razem. Tym ja się już zajmuję. Dobra, załatwię. Ty idź za badaczką. Ma za zadanie obserwować zainfekowany obiekt. Świrusa, który został oznaczony w pobliskiej jaskini. Jaskini? Czyli mam leść za uzbrojonymi gorylami Niro do jaskini? Trzymaj się blisko niej. Póki będziesz w zasięgu, będę mógł przechwytywać jej dane. O'Brien! Wciąż pracuję nad tymi informacjami. Nie pytaj. To po co ja w ogóle z tobą gadam? Bez odbioru. Zaczynam edukować. Na pozycję. U mnie czysto. Wszystko gra. Nie, koleżko, idź sobie stąd. Wszystko gra. O, właśnie tak. Patrzy, ale nie widzi. Znikniemy stąd, zanim się ściemni. O, mam wejść do tej jaskini? Kurde. Jak myślisz, ile czasu? Co jeszcze mamy? Nie wiem. Skończymy jak to powie, że skończyliśmy. Coś słyszałem. Sporo tych świrusów kręci. Też nigdy nie widziałem. Coś się tam kręci. Kurwa, ale zimno. Masz włączone ogrzewanie? Myśmy mieli dość paliwa, żeby wrócić. I tak nie jest zbyt wysoko. Mamy pełno paliwa, już to sprawdziliśmy. Po prostu utrzymać się blisko. Pani. Zgadza tak? się, O'Brien? Jakoś tego nie łapię. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tych całych stadiów, pierwszego, drugiego, trzeciego.
co ci chodzi? Znaczy, no, wirus to wirus, nie? Nie, to bardziej skomplikowane. A teraz pozwól... Okej. Wiem, jestem trepem. Ale przed świrusowym studiowałem biologię. Proszę mi to wyjaśnić, przynajmniej tak z grubsza. Serio? Serio. No dobra, nie wszystko wiemy, ale badania krwi pokazują, że wirus rozprzestrzenia się za pośrednictwem układu limfatycznego. Mnoży się i atakuje komórki na katastrofalną skalę. Atakuje. Dokładniej to pobudza normalnie uśpione protoonkogeny do stanu aktywnego. Rak. Spójrz na niego. Spójrz na nich wszystkich. Wygląda ci to na raka? Może na paskudnego? Nie, nie. Nie, to coś o wiele gorszego. Czyli co? Ten wirus ma jakiś cel. Świrusy są, jakie są, ponieważ on właśnie tego chce. O co ci chodzi? To znaczy, że... Jezu, o co mi chodziło? Atak terrorystyczny? Czyli, że to było celowe? Nie wiem. Już po wszystkim? Dobra, okej, czas stąd zbadać. Dobra. Żeby mi się tylko udało stąd wyjść elegancko. Ty sobie nie pójdziesz? A gdzie ich zwabić? No nie wiem, spróbuję do środka ich tutaj zwabić. Co to było? A drugi? Wejdź. Great success. Uff, w ostatnim momencie widziałem, że się odwrócił. Dobra, jest super. Bez reputacji, no nie. Co tu mamy teraz? Aha. Odwiedzić pomnik Sary. Daleko. I to tak srogo. No to dobra, to ja zrobię tak. Zaczniemy tu. Chyba, że się uda tutaj dojechać. Nie uda się. Dobra, muszę się zatankować przede wszystkim. Rama! Ktoś tam jest. Pobraja. W porządku. Otwieram. Mam dane. Już pobieram. Dzięki włóczęgo. Kiedy... O czym ona do cholery gada? O'Brien. Ten wirus, czy cokolwiek to jest. Co on robi? Chcę wiedzieć, co tu się kurwa dzieje, O'Brien. Czemu oni tu są? Co ty w ogóle robisz? O'Brien! Dobra, będę w kontakcie. O'Brien bez odbioru. A to jaki? O rany, zaczynam mieć tego dosyć. Dobra, nie wiem, czy ja znowu tam dam radę? A, nie muszę dać rady, wystarczy, że tu do Hot Springsa. Kurde, więcej tankowania niż jeżdżenia na takiej odległości. Jesteś tam? A, jestem, Ricky. Co jest? Żelazny Mike mówi, że zgłosiłeś się, żeby z nami zostać, trochę nam pomóc, ale też, że nie chcesz pracować dla Skiza. No, coś w tym stylu. Wiesz, w sumie to cię rozumiem. Okej, no to chyba nie mam wyboru. Wpadnij do warsztatu, mamy dla ciebie pewną robotę. No, i będzie reputacja. Dobra, bez odbioru. 340. No to zapłaciłem teraz. Czy potrzebne mi naboje? Jak leci, Zani? Można to sprawdzić. Już cisnę. Miło cię widzieć, Dick.
Jak tam życie w obozie, Alkaj? Normalka. Pewnie, że potrzebne. Dobra, to sobie też wezmę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? 12 koła, to mogę sobie poszaleć z tym. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Okej. Dobra, została nam w takim razie jedna misja z Sarą. Zerknijmy sobie tylko. Jest zaznaczone. Tutaj nam od Majka dali jeszcze jedno. A więc będziemy jechać na łże jak pies, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i skomentować, jeżeli odcinek wam się podobał. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć!